aktualnie 13,5 stopnia. Witam was dzisiaj w kolejnym odcinku. Skończyłem owiewki i założyłem tablicę z numerem. Tak wygląda. Zrobiłem to po to, że jeździmy po lesie między drzewami, coś tu lecisz i dostajesz po łapie tu. W łapę zawsze liściami czy gałęziami jakimiś, a tak leci to owso i w łapie nie dostajesz już. W głowie zamiar był taki właśnie, żeby to zrobić, że w łapę właśnie dostali, bo to boli, jak się dostanie takim patykiem wystającą w gałęziami. Z czasu się dostanie. Założyłem ten, nie wiem czy pokazywałem, chyba nie. Łańcuch nasmarowałem. Rower jest gotowy do jazdy, praktycznie tam koło trzeba trochę minimalnie przestawić, będzie dobrze. A dzisiaj zajmuję się... Powierciłem dziury. Robię takie imadełko sobie, to będzie pyk. Będzie się pyk. Będzie śruba, to na stałe będzie, to będzie się suwało po tym i coś wsadzić i ten, więc muszę rozwiercić dziurę. Tutaj w desce, muszę śruby. Tu wsadzę tak. Dziurę powinien przejść, o. I tu no schowany. To będzie dziura i na dole się skręci. Gdzie się stało raz stała, to będzie taka śruba rzymska. Będzie ona się skręcała. Poprawić dobrze, tylko jeszcze jest to tak. Będzie. To muszę jeszcze tutaj powiększyć dziurę pewnie. Albo i nie. Po prostu tutaj śrubę muszę do środka wsadzić i ją skręcić. Od środka po zewnątrz się skontrować ładnie i dać tutaj dosłuchać pewnie rączki, kiedy się kręciło, będzie działało, bo inaczej to by nie działało. No i poszło. Teraz, aby śruba jeszcze przeszła. Pyk. Pod szufladą teraz. O, wystaje. Wy pewnie nie widzicie. Ale ja widzę. Widzicie? To od dołu skręcić. Tu podkładek nie dodam, ale dołuszę podkładkę jeszcze dać. Jedna. Z drugą to samo. Tutaj siedzą. I dobra, teraz tam muszę iść podkładki przynieść, znaleźć.